Tyle Karol Habro z nami tuż po meczu Polska-Niemcy. No chyba może być w pełni zadowolony. Bardzo dobry mecz, zwycięstwo to najważniejsze, ale też przede wszystkim cenne doświadczenie. Oczywiście, no zwycięstwo wiadomo, najbardziej cieszy, ale cieszy też postawa wszystkich zawodników. Wspaniale się zaprezentowali na miarę swoich możliwości i mieli naprawdę wymagających rywali, którzy już osiągają duże sukcesy na rynkach międzynarodowych. No właśnie, co mi się rzuciło w oczy, to duża ambicja u naszych zawodników, bo myślę, że w niektórych walkach to właśnie tam ambicja zwyciężyli, chociażby no najlepszy przykład Janek Sosnowski. No oczywiście, Janek tu zaprezentował, powiedzmy, jestem przekonany, 120% swoich umiejętności, tą ambicją, tą determinacją, tą wolą walki zapewnił naszej drużynie zwycięstwo. No ale każdy z zawodników dał z siebie maksa i jestem z nich dumny. Chyba możemy też być zadowoleni z jeszcze jednej rzeczy, z całej tej otoczki, która dzisiaj była. Rzeczywiście było widać, że dzisiaj było to widać, że jest to mecz międzypaństwowy. Tak reagowała publiczność i tak też chyba czuli zawodnicy. Oczywiście, doping miejscowej publiczności na pewno w tych trudnych momentach chłopakom pomagał. Oprawa, organizacja była na najwyższym poziomie. No to daje chłopakom takiego tak zwanego kopa do dania od siebie wszystkiego. Teraz zawodnicy pochwalili mi się, że wybierają się do Cudniewa na zgrupowanie. Teraz moje pytanie jest takie, czy jadą wszyscy z tej dziesiątki i czy ktoś jeszcze spoza tej grupy, która dzisiaj buksowała? Ta cała dziesiątka jedzie na to zgrupowanie, tam przygotowujemy się do turnieju Feliksa Sztama i tam dołączy do nas jeszcze grupa kilku zawodników, którzy przyjadą z przygotowania klubowego. Rozumiem, że teraz Sztam to jest taka jakby droga przejściowa, bo głównym celem w tym roku są mistrzostwa Europy. Oczywiście, no to jest kolejny etap przygotowań. Oczywiście traktujemy ten turniej priorytetowo, bo to jest dla nas najważniejsza impreza w tym roku, jeśli chodzi o arenę krajową, ale to jest etap przygotowań do czerwcowych mistrzostw Europy, które odbędą się w Charkowie, no, które notabene są kwalifikacją do mistrzostw świata, także koncentrujemy się na mistrzostwach Europy. Przed nami Sztam, za chwilę po Sztamie 5 dni przerwy i mamy zgrupowanie z Niemcami. A czy można powiedzieć, jaki charakter będzie miało to zgrupowanie w Cudniewie? No konkretnie chodzi mi o to, czy macie jaki macie projekt, jaki macie plan na to zgrupowanie konkretnie? Zdecydowanie tutaj praca dalsza nad techniką, taktyką, na podtrzymanie formy. Wiadomo, że tutaj chłopaki są już bardzo dobrze przygotowani, także tą formę będziemy podtrzymywać, szlifować i koncentrujemy się nad pracą, nad taktyką i techniką. Dziękuję za rozmowę i czekamy na to niż tam.